sobie siebie w irracjonalnym świecie, po nuklearnym zjebie. Rozejrzyj się, bo nie wiesz, skąd przyjdzie zagrożenie. Każde boskie stworzenie uległo mutacji. Szczury, karaluchy na pierwszym ogniu w akcji. Są na ulicach, zagrażają ludzkiej nacji. Na drugim planie są problemy gospodarki, woda i chleb. Oto teraz trzeba się martwić, pieniądz na wartości traci. Liczy się tylko przetrwanie, konieczne jest życia przewartościowanie. Prawo dżungli, teraz taki czas nastanie. Surowcom naturalnym grozi szybkie wyczerpanie. Ocieplenie klimatu i fatalne konsekwencje. Ludzkie zaniedbania i ludzkie ingerencje. Wojna religijna, pierdolną zamach. Zaraz będzie gadka inna, dziecina niewinna zginie w tym parszywie. Takiego skurwysyna rozpierdoliłbym złośliwie. Spójrz na to w perspektywie kilkudziesięciu lat. Następne pokolenie będzie miało niezły start. Duży garb do dźwigania, to ludzkie zaniedbania. Rząd zapłaci i chęć posiadania. Ile jeszcze kurwa można tak? Świat za parę lat, ale lat, ale lat. Świat za parę lat, a może jego zniszcza. Apokalipsa jest coraz bliższa. Człowiek jest jak chwast, tylko wykorzystał nic od siebie, tylko myśli o zyskach. Świat za parę lat, a może jego zniszcza. Apokalipsa jest coraz bliższa. Na razie jeszcze ludzka rasa jest najwyższa. Wystarczy jeden wystrzał i wszystko nagle pryska. Blasku wybuchu, który wszystko wyniszcza. Zwiastuje ból, wtedy pęknie granica wszechobecnej stabilności. Bóg nas rozlicza z całej naszej grzeszności. W obliczu śmierci już nie będzie litości. Zobacz ile złości w ludzkiej tożsamości. Więcej miłości ludzie prości potrzebują. Zamiast żyć zgodzie z naturą, tylko ją eksploatują. Zamiast żyć zgodzie ze sobą, pogodzić się nie mogą. Jak jest z tobą, wiesz najlepiej. Ja puszczam to weter, tak to czuję. Tak to czuję. Świat za parę lat, a może jego zbliża. Apokalipsa jest coraz bliższa. Człowiek jest jak chwast, tylko wykorzystał nic od siebie, tylko myśli o zyskach. Ile jeszcze kurwa można tak? Świat za parę lat. Świat za parę lat będzie cały błyszczał. Wszystkie dusze będą czyste jak kryształ. Od tysięcy lat człowiek coś wymyślał. Teraz znajdzie wreszcie to, czego nigdy nie pozyskał. Niematerialny dar widzenia tego, czego do tej pory nie dostrzegło żadne oko. Oprócz tego, które patrzy gdzieś tam wysoko ponad wszystko. I całe skurwysyństwo zostawia w tyle, na ile pozwala umysł czystość. To wszystko nie może się wydarzyć bez impulsu. Tragiczne zdarzenie może nauczyć rozumu tych, co mają w rękach władzę, tych, co rządzą światem. Te słowa przez nich nigdy nie zostaną usłyszane, bo to hardcore syf, a nie medialna papka, która wpada w ucho szybko jak malutka słuchawka. Równie szybko je opuszcza, bo szumi ci już w uszach jakaś zbłąkana dusza. Piszę płytę o miłości, znam to uczucie, ale w teksty kładę różne wartości. Świat za parę lat, a może jego zbliża. Apokalipsa jest coraz bliższa. Człowiek jest jak chwast, tylko wykorzystał nic od siebie, tylko myśli o zyskach. Świat za parę lat będzie cały błysk.